Chciałem powiedzieć trochę o Głagolicy i trochę o ziołach, no bo to jest opuszczona działka, znaczy kawałek, który ja wcześniej miałem po prostu wygospodarować. Był tutaj właśnie, możecie znaleźć zdjęcia na internecie stare. Miałem porobione takie kopce, ale chciałem później wyrównać teren. Wszystko zburzyłem i chciałem od nowa zrobić, no ale później po prostu sprawy różne, wszystkie no doprowadziły do tego, że nie miałem czasu i przez półtorej roku prawie tutaj nie przychodziłem. I po prostu, no i to, co kiedyś mówiłem na wykładzie, że jeśli czegoś się nie używa, to na zasadzie bukwy agłagolicowej, czyli pierwszej, która oznacza Bóg, człowiek połączony z Bogiem, i tak samo jakiś teren, gdzie tylko opiekę sprawuje swój tylko Bóg. I dlatego na przykład są oazy na pustyniach, gdzie po prostu całe pustynie, na przykład pełny piach, nie ma żadnej wody, nie ma żadnej roślinności, a jest miejsce po prostu takie, które ingeruje tylko Bóg w nie i po prostu tam jest tak zwana oaza. No, żeby było śmieszniej, no to litera agłagolicowa, no to jest as, a że Słowianie twierdzili, że Bóg jest i energią męską, i energią żeńską, no to też może być aza, czyli az albo aza. No i mamy słowo oaza. No i tak samo jest przy lodowcach, że na przykład na Antarktydzie jest cały czas gdzieś teren, gdzie jest tylko lód, no a gdzieś są takie właśnie oazy lodowcowe, gdzie jest roślinność, gdzie jest woda, normalnie jakieś, no taki normalny teren. To przy takich, jeżeli się zostawi pole, tak jak ja zostawiłem, i nikt to po prostu nie ingerował w to, no to po prostu wyrastają, tak jakby Bóg wtedy, my co na to mówimy, chwasty, ale wyrastają nieraz właśnie rośliny, które my nazywamy chwastami, a one bardzo silnie leczą. I teraz po prostu tutaj chciałem zaprezentować roślinę. Ona się nazywa szczęć. I to ona bardzo wysoko rośnie, bo właśnie mi pięknie wyrosła. Tutaj już trochę poobcinałem, bo nie można było wejść. Ja spróbuję jakieś tam zostawić te, oczywiście, bo to jest bardzo ważne, ale resztę coś wykorzystam. No, wyrzucać tego nie będę, tylko właśnie w celach leczniczych. I właśnie chciałem powiedzieć, że litera agłagolicowa, no to przypomnieć właśnie, że to po prostu Bóg się zajmuje takimi terenami, i właściwie które, i wtedy rosną takie, na przykład my mówimy na to chwasty, ale mocne rośliny, które po prostu mają dużo właściwości lecznicze, ale pod te osoby, które tutaj przebywały czy przebywają, czyli szczęć kiedyś służyła do po prostu produkcji wełny, ale też była pod kątem właściwości leczniczych. I ja chorowałem na płuca, no nie do końca jeszcze wyleczyłem tą chorobę, no bo to głęboko w płucach jeszcze nie. Grzybica płuc, rzadki taki rodzaj, to jest mykobakteriozy płuc, ale właśnie akurat ta grzybica, co ta choroba, co ta roślina leczy. Ja później podepnę właściwości i to wszystko. I właśnie to właśnie pokazuje, że urosło coś, co po prostu, co mogłoby mnie wyleczyć całkowicie już. No ja i tak ziołami się leczę i po prostu od 2018 w ogóle nie choruję. No i też według jakoś nie unikałem tej choroby, nie zaczepiałem się ani nie unikałem choroby tej pandemii całej, a nie chodziłem w jakichś maskach, bo nie mogę chodzić w maskach, bo ze względu, że to jest grzybica płuc,
i po prostu gdybym chodził w maskach, to po prostu ta grzybica mogłaby się odnowić. I no bo chodzenie w maskach może spowodować grzybicę płuc. I tutaj po prostu i od 2018 roku w ogóle nie chorowałem i zacząłem się leczyć ziołami i po prostu ja też uważam, że choroby się aktywuje i można je całkowicie wyleczyć, bo to jest konflikt z duszą, a nie każdy sobie na przykład aktywuje właśnie wirusa. Ja nie twierdzę, że pandemii nie było i nie było wirusów, oczywiście, że były, tylko po prostu no, trzeba sobie aktywować, jak jest się niezdolnie, niezgodnie z duszą, każdą chorobę. Ja to tak twierdzę, no to był przekaz przodków i to też wychodzi z głagolicy. No i teraz chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że po prostu ta właśnie roślina jest właśnie na tą chorobę, czyli po prostu wyrosła tutaj choroba, wyrosła tutaj roślina taka, która była potrzebna do całkowitego wyleczenia mnie. Ja tutaj jeszcze oczywiście może coś znajdę, bo tutaj mi się rzuciła ta roślina, no ale też silnym takim środkiem przeciwko bakteriobójczym i w ogóle też takim leczniczym jest pokrzywa. No to tutaj też wyrosła pokrzywa, ona sama wyrosła tutaj jako chwas. No jeszcze tutaj może coś znajdę, ale w każdym razie no szczęść to według mnie no, potwierdza to, co jest przekaz w bukwie A głagolicowej, że po prostu to jest po prostu tak jak znaczenie liter bukwy A w głagolicy, że oznacza ona Boga, człowieka połączonego, również człowieka połączonego z Bogiem i tak samo miejsce, którym zarządza Bóg. No bo można powiedzieć, że taki człowiek połączony z Bogiem, no to zarządza nim Bóg, bo wtedy tak jakby wystarczy powiedzieć, zobrazować, narysować A w powietrzu głagolicową i zatwierdzić G głagolicowym i wypowiedzieć Boże, Ty się tym zajmij. Czyli to po prostu pozbywam się tak jakby na chwilę tą wolną wolę. I po prostu, bo nie umiem rozwiązać jakiejś sytuacji logicznie, no to, co posiadam wiedzę. No i po prostu wiem, że no tutaj jest tak sytuacja skomplikowana, że ja sobie nie poradzę. I wtedy materializuję takie dwie litery i po prostu gdzieś intuicyjnie, jeśli nie jestem jakiś, no nie mam tych negatywnych obniżeń wibracji, mam to połączenie, no to wtedy dostaję jakąś taką intuicyjnie wiedzę, że wiem, że na przykład to mi pomoże, czy coś. No można, nie wiem, znaleźć gazetę leżącą z tytułem z odpowiedzią, czy jakiś artykuł, czy ktoś nagle z nami zacznie rozmawiać i zacznie opowiadać, jak rozwiązał podobny problem. No czy na przykład, nie wiem, otworzyć książkę tak obojętnie, no po prostu jakiś kodeks albo coś i na jakichś artykułach się akurat otworzy, co są kluczowe do rozwiązywania jakiejś sprawy, tak jak ja mam w sprawach karnych, rodzinnych i nieraz pomagam ludziom, to właśnie wiem, że powinienem intuicyjnie otworzyć taką jakąś kodeks, później otwieram go intuicyjnie, otwiera się na jakiejś danej karcie. No i drugie są dwa sposoby radzenia sobie właśnie głagolicą, rozwiązywanie problemów i połączenie z Bogiem, bo ona służy do połączenia z Bogiem, czyli po prostu możemy sobie albo obrazować, czyli jakaś bukwa w połączeniu z G, która materializuje, bukwa G, czyli materializujemy na przykład, tak jak mówiłem, chcemy, żeby Bóg się zajął czymś, co my sobie nie możemy poradzić, albo na przykład, żeby na takiej polu gdzieś nam wyrosło to, co nam pomoże, no to zostawiamy to kawałek i możemy narysować tam literę A, albo ją po prostu stworzyć i G, albo po prostu napisać na tym kawałku w powietrzu gdzieś, no albo po prostu na przykład gdzieś
gdzie jest zło, wchodzimy do sądu na przykład, gdzie jest korupcja, gdzie jest niesprawiedliwość, no to możemy sobie po pierwsze dla ochrony Boże Ty się tym zajmieć, tylko za każdym razem A i G, a później na przykład, żeby było dobro D i G, no i na przykład, żeby była prawda, obowiązywała nakaz prawdy, czyli Y i G. No ewentualnie można jeszcze różne kombinacje, tylko cały czas, żeby zmaterializować jedną, a później drugą, czyli musi być Y i G na przykład i dopiero następna kombinacja D i G, no bo gdybyśmy napisali kilka naraz i zatwierdzili G, no to może być potraktowane jako słowo. No. Jeszcze raz pokażę tą szczęść. I to jest właśnie, wyrosło mi. I to jest na grzybice płuc. I na różne rodzaje grzybicy. Bardzo skuteczny lek. No i to jest właśnie litera. Tak działa głagolica. Znaczy głagolica jest przekazem. Po prostu jak to po prostu by, tak to ktoś by nie wiedział. I po prostu no urosł mu chwast, wyrzucił, a to jest chwast właśnie dla niego. I głagolica tak przekazuje, to jest wiedza przodków i pochodząca od Boga i przodków i po prostu, żeby naprawić ten świat. No bo pójdziemy, nie ma tabletek tak, żeby wyleczyć całkowicie grzybicę. No lekarze mówią to, że się podleczyłem na tą grzybicę, że nie chorowałem tyle czasu. No to jest cud, bo ja miałem już w 2009 roku, no to miałem, że nigdy się nie wyleczę z tego, że będę miał gdzieś za 10 lat czy za 5 przeszczep płuca i wiadomo, że już bym był wtedy roślinką, a po prostu nie było tak, no bo nie poszedłem w stronę medycyny, tylko poszedłem, no bo medycyna mi nie pomogła, to nie jest tak, że ja odrzuciłem. Tylko były po prostu silne, chemiczne leki grzybiczne, które jeszcze powodowały skutki uboczne oczywiście, no i po prostu one nie poskutkowały. No i nie można było je stosować za jakiś czas, no bo mogłyby po prostu zniszczyć mi organizm w innych więc na innych, no na inne organy. Więc po prostu, a przyroda, Bóg po prostu jest. Szataniści, masoneria twierdzi, że Boga nie ma, odsuwa nas, żebyśmy po prostu uczy nas jakiś tego, żeby farmaceutyczne firmy zbijały kasy, żeby mój teściu na przykład mógł zbijać miliony na firmie Selvita i na innych swoich, jeszcze mają jakąś jedną chyba biocentrum czy coś takiego, czy biocentrum, nie pamiętam. I po prostu na tych udziałach tych firm sobie zarabiać. No, a ludzie i tak się umierają na choroby, no bo leki leczą, podleczają, a nie wyleczają całkowicie. A to mówię, ja uważam, że to jest problem polega, że konflikt z duszą i dusza nas po prostu nakierowuje, żeby nie stracić kontaktu z ciałem, to nakierowuje nas przez chorobę, chce nam po prostu coś. Gdybyśmy wiedzieli, jaki organ odpowiada za jaki konflikt z duszą, no to wtedy byśmy wiedzieli, że na przykład nie bójmy się tego, albo nie róbmy tak, albo wyjdźmy z toksycznego związku. Mielibyśmy tą wiedzę przodków i Boga i po prostu jak żyć, i byśmy nie chorowali. No oczywiście masoneria o tym wie, no i ukrywa przed nami tą wiedzę, no bo tak jak mówię, no to po prostu wiele osób na grzybice płuc umiera. No teraz jak była pandemia, no to umierali na grzybice, bo po prostu czy gruźlicę, bo chorowali na grzybice, która nie jest zaraźliwa, nie można się zarazić innego człowieka, tylko po prostu ona jest w wodzie, w jakichś po prostu w rzeczach, w jedzeniu i po prostu ona się w pewnym momencie aktywuje.
Czyli po prostu jak ktoś zachorował podczas pandemii na grzybicę płuc, na przykład odnowiła mu się czy coś, to po prostu mogli go od razu mu wmówić COVID. No i po prostu jeśli się nie leczy od razu jakimiś tam lekami na grzybicę czy gruźlicę, no to można się wykończyć, bo mówię, żeby wyleczyć całkowicie grzybicę, to są takie leki, ale one albo zadziałają, albo nie stosują się, stosuje się tylko je raz, ale jak grzybica na przykład powróci i jest taka nasilona, to są takie leki, żeby po prostu człowiek nie umarł, czyli tak go podtrzymać, wyleczyć, tak podleczyć, o. A to jest właśnie roślina, która może całkowicie wyleczyć. No nic, no dziękuję za uwagę.